44 gole z wynikiem poprowadzą Seweryn Dębowski i Paweł Tokarewicz. Sędzia czasowy to Patryk. Thank you.
że punkty były tak blisko, aby zgarnąć tym meczem całą pulę. Niestety nie udało się Katowiczaniu. Grali w tym spotkaniu do samego końca i to się opłaciło. Bramka na 2-2. Obie drużyny w trójce dzisiaj. Nie powiedziałbym, że zdobyte, ale straciliśmy dwa, bo nasza sytuacja jest taka w tabeli, że musimy myśleć o trzech punktach, aczkolwiek okoliczności, w jakich wyciągnęliśmy ten wynik.